Po czwartkowym zwycięstwie grupy Azoty Chemika Police nad Jokerem Świecie poznaliśmy komplet par ćwierćfinałowych Tauron Ligi w sezonie 2020-2021. Mistrzynie Polski wygrały 3-0, dzięki czemu zajęły trzecią lokatę wyprzedzające UKS Comerskon Łódź, który ostatecznie uplasował się na czwartej pozycji. Były to jedyne niewiadome. Leclerc Moja Radomka zajęła drugą lokatę i zagra z siódmą DPD Legionowią Legionowo. W innych parach pierwszy deweloper Skyres Rzeszów zmierzy się z ósmą Energą MKS-em Kalisz, trzecia grupa Azoty Chemik Police zagra z szóstym Grotem Budowlanymi Łódź, a czwarty UKS Comerskon Łódź z piątym BKS Bostik Bielsko-Biała. Rywalizacja rusza już jutro, a więc w sobotę 13 marca. Natomiast Radomka do walki przystąpi w poniedziałek 15 marca o godzinie 17.30 w radomskiej hali Mosir. Podopieczne Ricardo Marqueziego podejdą do tego pojedynku niestety osłabione. Do końca sezonu z powodu kłopotów zdrowotnych nie zagra amerykańska przyjmująca Janisa Johnson, a więc jedna z liderek radomskiej ekipy. Rywalizacja w ćwierćfinałach Tauron Ligi toczy się do dwóch zwycięstw.